Twoje ciało, tak, tak, twoje, działa dzięki krążącej w nim krwi. Przenosi tlen i składniki odżywcze do każdej komórki Twojego ciała, mojego zresztą też. W jaki sposób krew dociera do najdalszych jego zakamarków? Dzięki niezwykłej pompie, jaką jest serce. Serce znajduje się w klatce piersiowej. Każdy może sprawdzić, jak bije, przykładając ucho i nasłuchując. A jak działa? Jest zbudowane z mięśni, które kurczą się, podobnie jak mięśnie, na przykład w naszych rękach i nogach. Tyle tylko, że gdy podnosimy ciężary albo wchodzimy na szczyt góry, mięśnie nóg i rąk męczą się, a zdrowe serce nigdy się nie męczy i cały czas musi pompować krew. Zaczyna się kurczyć, gdy jeszcze jesteśmy w brzuchu mamy i nie przestaje przez całą resztę naszego życia. Prawdziwe serce nie wygląda jak symbol serduszka, które rysują sobie zakochani. Jest podzielone na dwie połowy, prawą i lewą, a każda połowa składa się z przedsionka u góry i komory u dołu. Krew z płuc pobiera tlen, który potem jest rozprowadzany po całym naszym ciele. Jest bardzo potrzebny wszystkim naszym komórkom. A skąd tlen bierze się w płucach? Może już wiecie, ale jeśli nie, nie martwcie się, opowiem o tym przy okazji odcinka o oddychaniu. Jak dokładnie wsłuchacie się w bicie serca, usłyszycie, że bije ono rytmicznie. Ale czasami nasze ciało potrzebuje więcej krwi. Na przykład wtedy, kiedy biegniemy, albo kiedy się przestraszymy. I wtedy serce musi przyspieszyć. Dostaje rozkaz z mózgu i zaczyna szybciej bić. Tak, serce to pompa, ale po to, by krew dotarła do każdej komórki ciała, potrzebne są jeszcze rury. Wiecie, jak nazywają się te rury, którymi krew rozprowadzana jest po naszym organizmie? Te, którymi wypływa z serca, to tętnice. Te, którymi krew powraca do serca, to żyły. Z serca wychodzi gruba tętnica, która następnie rozgałęzia się na coraz mniejsze i mniejsze. W końcu tak małe, że nie widać ich nawet gołym okiem. Ale dzięki temu docierają do każdego zakamarka naszego ciała. W każdej komórce oddawany jest tlen i pożywienie, a następnie krew wraca z powrotem do serca. I te rury, którymi wraca, to żyły. I tak serce pompuje, a krew nieustannie całe życie krąży w naszym ciele. A co jeśli w którymś miejscu przerwiemy żyłę albo tętnicę? Całe szczęście krew nie zachowuje się w takich sytuacjach jak woda. Krew przy zetknięciu z powietrzem zaczyna gęstnieć i mówimy wtedy, że krzepnie. Najpierw trochę przypomina galaretkę, aż w końcu w miejscu skaleczenia powstaje strupek, który działa jak korek, którym zatykamy dziurawą rurę. Dzięki temu korkowi krew nie wypływa na zewnątrz, co byłoby bardzo niebezpieczne. Co ciekawe, pod strupkiem organizm naprawia to uszkodzenie. Po czasie strupek odpada, a po uszkodzeniu nawet nie ma śladu. Można więc powiedzieć, że nasze rury, o ile nie są poważnie uszkodzone, nie potrzebują hydraulika, a w razie awarii same usuną usterkę. Miałem Wam jeszcze opowiedzieć o samej krwi. Dlaczego jest czerwona, z czego się składa i ile jej jest w całym ciele. Ale o tym wspomnę przy kolejnej okazji.